Witam Was serdecznie w tym filmie na moim kanale. Co prawda zapowiadałem Wam inny film związany z doświadczeniami na lampach, ale niestety okazało się, że praca zawodowa pochłonęła mnie na tyle, że nie byłem w stanie tego filmu przygotować. Wynika to z pracy zawodowej na pierwszy etat i na drugi etat. Jak widzicie, zajmuje to trochę czasu. No i wynika to też z urządzeń, które mam na warsztacie, bo musiałem oddać je na czas, a obiecałem naprawę zakończyć w pewnym terminie. A doba ma 24 godziny, nie zawsze człowiek nawet wyśpi się w 8 godzin. Zajmuje mi czas dojazdu do pracy około 2 godzin, praca 12 godzin, przygotowanie posiłku 1,5 godziny do 2, w zależności co robię na obiad, a mieszkam sam. Także nie zawsze mogę zrealizować swoje plany. Postanowiłem dlatego opublikować inny temat. W pewnym sensie jest to związane z projektem wzmacniacza, który mam zamiar zrobić. Bo teraz określę swoje wymagania dotyczące urządzenia, uwzględniając rodzaj muzyki, której słucham, mój wiek i zakres słyszalnych częstotliwości i wymagania normy DIN 45500. Myślę, że ten temat zainteresuje Was. Przy okazji położę na łopatki kilka mitów przeczących prawom fizyki. Nie przedstawiam materiałów wymyślonych na poczekaniu, a opieram się o solidne źródła. Na początek wspomniana norma HiFi. Czytałem komentarze na innych kanałach i nawet wdałem się w dyskusję na temat jakości dźwięku i normy HiFi. Jak zapewne wiecie, norma DIN 45500 powstała w 1973 roku. Ma już 48 lat. W tym czasie zaszły radykalne zmiany w sposobie odtwarzania muzyki. Zniknęły magnetofony szpulowe, kasetowe, gramofony. Co prawda jest moda na winyle, która poskutkowała sporym wzrostem cen, ale mam nadzieję, że to tylko chwilowe. Dziś muzyka nawet nadawana przez radio to MP3. Norma DIN 45500 nie przewidywała takiego zjawiska jak skompresowana stratnie muzyka cyfrowa. Ponadto norma DIN 45500 dopuszcza dla urządzeń klasy HiFi przy paśmie przenoszenia 20 Hz do 20 kHz i mocy wyjściowej 2x20 W nierównomierność charakterystyki odtwarzania plus minus 3 dB i 1% zniekształceń liniowych. Dzisiaj mamy masową produkcję lepszych urządzeń dostępnych za niewygórowaną cenę. Czy warto się tą normą przejmować? To, czym chwalono się w latach 80. na obudowach zespołów głośnikowych, nie ma dziś praktycznego zastosowania. Jeśli jednak Was interesują szczegóły, możecie w sieci poszukać właśnie tej normy. Jak widzicie, DIN 45500 podzielona jest na arkusze dotyczące wymagań ogólnych. Tutaj mamy wymagania podstawowe dla tunerów UKF, wymagania podstawowe dla gramofonów, magnetofonów, mikrofonów, wzmacniaczy, zestawów głośnikowych i zestawów kombinowanych, tak zwanych Music Center. Dalej niżej widzicie normy. Ta jest ogólne wymagania dla wzmacniaczy. Ta jest dla przedwzmacniaczy. Ta dla końcówek mocy. Ta dla wzmacniaczy zintegrowanych. Dalsza norma dotyczy mikrofonów, jednostek, terminologii i metod badawczych, a nawet wyprowadzeń we wtyczkach i gniazdach. Podobnie dla zespołów głośnikowych poszczególne normy określają nazewnictwo, jednostki, metody badawcze oraz sposoby określenia nominalnej mocy głośników. Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku na taśmach magnetycznych to pieśń przeszłości, ale jeśli kogoś interesuje temat, może zatrzymać film, spisać sobie numer normy i poszukać ją w sieci. Pewnie też ciekawa będzie informacja o taśmach odniesienia. Ten ostatni fragment to przewody połączeniowe i sieciowe. Norma opisuje wyprowadzenia wtyczek. Zanim przejdę do parametrów, tutaj się na chwilę zatrzymam, bo wielu widzów ma problemy z wtyczkami i gniazdami DIN. Gniazdo DIN może być zamontowane we wzmacniaczu, jak i źródle. Mamy wersję mono, jak i stereo, a przewody nie są krosowane. Gramofony, magnetofony. Wtyk, gniazdo. To jest mono, to jest stereo. Nie wiem, czy tam będzie widać na tym ekranie. Zależy na czym oglądacie. Prawy, lewy i wtyk jest od strony lutowania, a to gniazdo jest od strony wkładania wtyku. I co trzeba zapamiętać? To, że jedynka i czwórka to są końcówki do nagrywania, a trójka i piątka to są końcówki do odtwarzania. Podobnie jest w gramofonie. Na przykład tutaj mamy takie gniazdko. Chociaż nie zawsze, bo na przykład w gramofonie może być tak, że tu jest lewy, prawy, a tu jest lewy, a tutaj jest masa. O, dwójeczka to jest masa. Mamy też normę DIN dla wtyczek do słuchawek. Jak widzicie, tutaj jest wtyczka taka na krzyż pięciopinowa. Środkowy jest masa. To jest masa
ekran. I tak, one są naprzemiennie, tak jak tu na tym schemacie widzicie. Ta słuchawka jest podłączona do piątki i trójki, a ta słuchawka podłączona jest do dwójki i czwórki, lewa, prawa. Tutaj mamy styk, który nam odłącza głośniki w momencie włożenia wtyku. Jak wiecie, wtyczkę DIN do słuchawek można było odwracać. Raz słuchaliśmy z włączonymi głośnikami i włączonymi słuchawkami, a raz się słuchało po odwróceniu oczywiście wtyczki bez głośników, a na słuchawkach. Przedłużka do mikrofonu. Te produkty akurat tutaj, co widzicie, występowały w katalogu Telefunkena. I to jest przedłużka do mikrofonu TD12, TD16, TD21, TD26 i TD60. A mniejsza o to, tą wymowę niemiecką. Tutaj mamy kabel połączeniowy do magnetofonów monofonicznych i kabel połączeniowy, tak zwane pełne stereo, do magnetofonów stereofonicznych. Jak widzicie, nie są przewody krzyżowane, nie są krosowane. Jedynka jest podłączona do jedynki, czwórka do czwórki, dwójka do dwójki, trójka do trójki, piątka do piątki. Jedynka Aufnahme links, czyli nagrywanie lewe, czwórka nagrywanie prawe, dwójka masa, trzecie odtwarzanie lewe i piątka odtwarzanie prawe. Wszystko jasne, prawda? Te przewody były dostępne w katalogu Telefunkena, tak jak już powiem, macie nawet numery tych artykułów. No ale zajmijmy się urządzeniami zgodnie z normą DIN. Zajmijmy się tabelą danych urządzeń domowych zgodnych z normą DIN 45500. Wielkości tych nie trzeba tłumaczyć. Chodzi tutaj o to, że urządzenie zgodne z normą musi spełniać te wymogi. Sprawdźmy sobie dla przykładu wzmacniacz, bo taki mam zamiar zrobić. Urządzenie powinno być 1% zniekształceń przy spadku mocy 50% na krańcach pasma, a to jest to właśnie słynny minus 3 dB. Zwróćmy uwagę, że pasmo Hi-Fi to zakres od 40 Hz do 12,5 kHz. Dlaczego takie wąskie okaże się później, gdy będziemy analizować inny materiał? Zniekształcenia intermodulacyjne nie powinny być większe jak 3% przy pełnym wysterowaniu i sygnale 250 Hz modulowanym sygnałem 8 kHz w stosunku 4 do 1. Dalej mamy niezrównoważenie kanałów, które powinno być mniejsze jak 3 dB dla pasma od 0,2 do 6,3 kHz. Tłumienie przesłuchów ponad 40 dB przy 1 kHz i odstęp od zakłóceń ponad 50 dB przy mocy 100 mW. Wszystkich parametrów mierzyć pewnie nie będę, ale zmierzę te, na które pozwoli mi program RightMark Audio Analyzer. Tak przy okazji wyboru zespołu głośnikowego do wzmacniacza mocy opartego na lampach, gminna wieść niesie, że z lampą najlepiej grają głośniki z magnesami Alnico. Sprawdzimy, bo kupiłem specjalnie do testu Telefunken L70. Zespoły głośnikowe z 1971 roku do renowacji. Sprawdzę, czy warto sugerować się takimi opiniami, czy po prostu jest to slogan powstały z nostalgii za starymi urządzeniami. Zespół głośnikowy po testach oczywiście będzie do odsprzedaży. Co mówi norma? Generalnie jej wymaganie związane jest ze zniekształceniami i niezrównoważeniem efektywności między kolumnami lewego i prawego kanału. Jeszcze jedną informację można wynieść z tej tabeli, mianowicie, że najgorszym źródłem, urządzeniem elektroakustycznym jest domowy magnetofon. Zobaczmy jeszcze, jaką tolerancję w zakresie przenoszonego pasma częstotliwości mają domowe urządzenia Hi-Fi, a przynajmniej powinny mieć według tej normy. Wszystko wynika z tych rysunków, a opiszę te bardziej krytyczne wymagania. Tuner radiowy powinien mieć tolerancję plus minus 1,5 dB dla zakresu od 40 Hz do 6,3 kHz. Gramofon tolerancję plus minus 2 dB dla zakresu 63,5 do 8 kHz. Magnetofon powinien zmieścić się w paśmie tolerancji 3 dB od 60 Hz do 8250 Hz. Mikrofon pomińmy. Wzmacniacz pracujący z wejściem liniowym musi mieć tolerancję amplitudy plus minus 1,5 dB dla zakresu częstotliwości od 40 Hz do 16 kHz. Zespoły głośnikowe klasy Hi-Fi powinny przynosić pasmo od 60 Hz do 4 kHz z tolerancją amplitudy 12 dB. Poza tymi częstotliwościami ta tolerancja zwiększa się do 16 dB. Dlaczego tak? Ano przejdźmy do badań. Mamy tutaj wynik przebadania pewnego grona osób w wieku od 20 do 70 lat. Badania przeprowadzono w latach 70. ubiegłego stulecia, więc obawiam się, że dzisiejsza przykładowa grupa słuchaczy może mieć wyniki gorsze, bo już od młodości człowiek narażony jest na duży hałas. Nawet nie zwracacie na niego uwagi, będąc mieszkańcem wielkich miast. Zdarza mi się nocować u znajomych w Krakowie, w Katowicach, w Poznaniu, czasem nawet i Gdańsku. I co mnie razi? Razi mnie ogromny zgiełk uliczny. Wieczorem zaś szum miasta nie pozwala mi zasnąć.
Jak widzicie, wraz z upływem lat człowiek słyszy coraz gorzej. Ja jestem w grupie 40-49 lat i mam pewne problemy z częstotliwością 19 kHz. Ale 16 kHz słyszę bez problemu, no ale to pewnie do czasu. Skoro 40% przedstawicieli trzeciej dekady wiekowej nie słyszy 18 kHz, to czy to może mieć wpływ na złagodzenie normy Hi-Fi dla najtrudniejszego do wykonania elementu zestawu domowego audio, jakim jest zespół głośnikowy? Dlaczego norma jest tak rozstrzelona dla głośników? Oczywiście i dzisiaj mamy pewne problemy z takim skonstruowaniem małych zespołów głośnikowych, żeby prawidłowo odtwarzały basy, ale i z kubułkami wysokotonowymi nie jest tak różowo. Tylko drogie głośniki, powtarzam, głośniki, nie zespoły głośnikowe, mają dobre parametry, bo nie chodzi tylko o pasmo przenoszenia, ale także o odpowiedzi impulsowe i masę innych parametrów, które w normie DIN nie uwzględniono. Myślę, że gdyby dzisiaj zrobić takie badania, to okazałoby się, że młodzi ludzie mają zniszczony słuch bardziej niż przedstawiciele narodu niemieckiego 50 lat temu. Dotyczy to także innych pokoleń. Kto nie wierzy, niech sprawdzi się u audiologa. Naprawdę zachęcam audiofili, którzy słyszą więcej niż inni ludzie, do wizyty w gabinecie protetyka słuchu i przekonanie się, jak ich słuch może być niewrażliwy nawet na ciche, podstawowe tony, a co dopiero mówić o skomplikowanych pasażach muzycznych, gdzie jedne dźwięki maskują drugie. Może strach przed ślepymi testami wynika z braku akceptacji własnych słabości? Bo jak usprawiedliwić wydanie grubych pieniędzy na super sprzęt, którego zalet nie jesteśmy w stanie usłyszeć? Tutaj widzicie pole zakresu słyszalnego i muzycznego, określonego krzywymi Flechtera-Munsona. Zwane są też krzywymi jednakowej głośności. Jak widać, sprzęt audio powinien sobie radzić z zakresem zaznaczonym pomarańczowym kolorem. Reszta jest tutaj nam niepotrzebna, no chyba że w kinie domowym, gdzie z lubością będziemy wsłuchiwać się w dźwięk silnika odrzutowego z dapalaczem. Choć i to nie brzmi w kinie domowym tak jak na lotnisku. A pierwszy raz się o tym boleśnie przekonałem, gdy jeszcze ławica była podzielona na część wojskową i część cywilną, było to w 1986 roku, gdy na wycieczce klasowej obserwowaliśmy samolot Su-17. Zachowałem sobie jeszcze bilet z tej wycieczki. Ja wiem, że wtedy kina domowego nie było, ale można było posłuchać brzmienia silnika odrzutowego w radio na przykład, czy w telewizji w Lubinie. Gdy pilot uruchomił dopalanie, cała klasa cofnęła się z 50 metrów. Ten hałas przekroczył zakreskowany obszar. Był ponad nim. Ale takich dźwięków nie odtwarzamy w muzyce. Jakie częstotliwości odtwarzamy więc w muzyce? Tutaj widzicie wykres, do którego pewnie wrócę niebawem w jakimś filmie o zespołach głośnikowych. Większość zespołów głośnikowych odtwarza poprawnie 40 Hz. Jak widać, to jest tylko kilka instrumentów z tego wykresu. One schodzą niżej niż 40 Hz. Jest to harfa, skrzydłówka, organy wielkie, helikon, kontrafagot. Jest ich więcej, ale sądząc po nazwach, które tutaj są użyte, to te instrumenty występują w muzyce klasycznej. Nawet zestaw perkusyjny nie gra poniżej 50 Hz. Dla muzyki rozrywkowej można spokojnie wybrać wzmacniacz i zestaw głośnikowy, który gra bez spadków od 40 Hz. Czy mój wzmacniacz sobie z tym poradzi? Nie wiem. Już teraz mam pewne obawy o single-ended, bo użyję transmatorów głośnikowych z demontażu, a wiadomo o nich, że z trudem radzą sobie z częstotliwością 60 Hz. Niemniej, jak widać z tych wykresów, raczej powinny poradzić sobie w jazzie, bluesie czy rocku. Będą miały na pewno problemy w muzyce klasycznej czy z pełną orkiestrą. Dlatego przy konstruowaniu wzmacniacza lampowego trzeba wziąć pod uwagę rodzaj słuchanej muzyki. W paszpulu mamy lepszy bas, więc taki lampiak nada się do muzyki elektronicznej, rapu czy orkiestry. W single-ended, czyli tak naprawdę wzmacniaczu niesymetrycznym, na pewno będą problemy z basem. Na koniec należy wziąć pod uwagę wielkość pomieszczenia odsłuchowego. Tutaj widzicie długość fali akustycznej w zależności od częstotliwości. Żeby usłyszeć częstotliwość, musi się ona rozwinąć. Bo to jest fala. Musi się rozwinąć przynajmniej połowa. Ze 100 Hz nie będzie problemu w większości mieszkań z wielkiej płyty. I nawet w samochodach. Ale 16 Hz? Pomijam już fakt, że mało które zespoły głośnikowe radzą sobie z tą częstotliwością. To czy w pokoju o wymiarach 3x4 metry usłyszymy tę częstotliwość? Przypomnijcie sobie wiadomości z podstawówki, z lekcji fizyki o zjawiskach falowych i znajdziecie odpowiedź. Wtedy przekonacie się, czy gonitwa za najniższą dolną granicą częstotliwości odtwarzanej przez Was zespół głośnikowy jest sensowna, biorąc pod uwagę Wasze warunki mieszkaniowe. Może zespół głośnikowy sprzed tygodnia, ta sifona, nie był tak fatalnym wyborem? Przecież pamiętamy, jaki był cel, odtwarzanie głosu ludzkiego. Myślę, że te luźne rozważania o normie Hi-Fi w kontekście wzmacniacza, który chcę zbudować i głośników, które kupiłem do tego wzmacniacza, pokazało Wam to, czym kierowałem się, biorąc pod rozwagę typ lamp, transformatorów głośnikowych, elementów biernych. Myślę, że w następnym odcinku
uda się przeprowadzić doświadczenie trioda versus pentoda w przesmaczniaczu i uda się to pomierzyć, na przykład RightMark Audio Analyzer. Planuję zrobić także analizę częstotliwościową dla danej próbki dźwiękowej, ale to wymaga czasu i nie wiem, czy zdążę. Nie będę próbował obalać mitów, tylko rzetelnie zrobimy sobie pracownię elektroniczną, a wnioski pozostawię Wam, widzom, do opracowania jako zadanie domowe. No i tym szkolnym akcentem kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Was nie rozczarowałem. Proszę, pamiętajcie, że YouTube jest tylko działaniem hobbystycznym. Ja jestem człowiekiem, który pracuje zawodowo, ma obowiązki domowe i potrzebuje też wypocząć. Choć do tej pory udawało mi się z wyprzedzeniem kręcić filmy i uploadować je tak, żeby pojawiały się co tydzień, to jednak czasem stanie coś na przeszkodzie. Serdecznie Was pozdrawiam.